Aby zaprosić uczestników na swoje wydarzenie online, wejdź do panelu konta i stwórz je. Jeśli już to zrobiłeś, przejdź do menu Działania i wybierz z niego opcję Zaproś. Masz do wyboru kilka sposobów zapraszania uczestników na wydarzenie. Po pierwsze, możesz ręcznie wpisać adresy e-mail lub skopiować je i wkleić w te pole. Pamiętaj, aby były od siebie oddzielone przecinkami. Możesz też użyć opcji Szukaj, aby znaleźć określone kontakty, wcześniej wpisane do książki adresowej. Wystarczy wpisać imię, nazwisko lub adres e-mail w polu wyszukiwania, po czym kliknąć Dodaj uczestnika poniżej. Analogicznie, jeśli chcesz zaprosić utworzoną wcześniej grupę kontaktów, wybierz opcję Moje grupy i kliknij Dodaj grupę obok jej nazwy na liście. Aby dowiedzieć się, jak zaimportować listę kontaktów do konta i uporządkować je w grupy, obejrzyj nasz film dotyczący zarządzania kontaktami. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Przy pomocy opcji Poprzednie sesje możesz zaprosić grupę uczestników, która uczestniczyła w którymś z Twoich poprzednich wydarzeń prowadzonych na Click Meeting. Ostatnia z dostępnych opcji pozwoli Ci skopiować szczegóły wydarzenia wraz z linkiem, który do niego prowadzi. Skopiowane do schowka zaproszenie możesz samodzielnie wkleić do własnych wiadomości e-mail, komunikatorów lub do mediów społecznościowych. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Skończyłem dodawać kontakty. Sprawdź, czy w podsumowaniu zaproszenia uwzględniono odpowiednich uczestników, a następnie wybierz szablon wiadomości e-mail z zaproszeniem. Zdecyduj się na jeden z proponowanych układów i kliknij Zaproś. Twoje zaproszenia są już w drodze. Zaproszeni uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z linkiem prowadzącym do wydarzenia, datą i godziną rozpoczęcia oraz dodatkowymi informacjami takimi jak hasło lub token. Jeśli chcesz sprawdzić, kto już został zaproszony, wróć do panelu konta. Z menu Działania wybierz pozycję Szczegóły. Po przejściu do zakładki Zaproszenia zobaczysz pełną listę osób, które otrzymały od Ciebie wiadomość e-mail z Click Meeting. Możesz sprawdzić, kto już potwierdził swoją obecność lub w razie potrzeby ponownie wysłać zaproszenie. Udanego spotkania!